W Sopocie spotkali się szefowie sztabów generalnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Tematem rozmów są grupy bojowe Unii Europejskiej, regionalna współpraca wojskowa oraz utworzenie wielonarodowego batalionu obrony przed bronią masowego rażenia. Powitanie odbyło się na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Po uroczystej defiladzie kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej goście udali się na zwiedzanie okrętu Muzeum Niszczyciela ORP Błyskawica. W samo południe rozpoczęły się plenarne obrady szczytu. Regionalna Współpraca Wojskowa to inicjatywa, która wpisuje się w całość działań Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tworzenie grup bojowych, które są elementem takiej współpracy, jest kamieniem milowym na drodze do budowy europejskich sił zbrojnych, które obok sił NATO będą elementem kontynentalnego systemu bezpieczeństwa. Pierwotna misja Grupy Wyszehradzkiej, wejście państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej do NATO i Unii Europejskiej, zakończyła się sukcesem. Czy podobnie będzie z następnym jej zadaniem, budową sprawnych sił europejskich, gotowych do realizacji zadań wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, pokaże przyszłość.